Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 1. Kontynuujmy naszą zabawę w tej grze. Właśnie, ktoś mi przypomniał o Hondzie S2000. Wow, zapomniałem o tym samochodzie, zapomniałem, że jest w tej grze. I od razu dragi, no świetnie. Chciałem podliftować troszeczkę jeszcze tym 240 SX-em. No to jest też bardzo fajny samochód, strasznie mi się podoba. Boże, jakie malowanie wymyśliłem. Zaraz, to jest chyba jakaś... A, dobra, jedziemy. Dragi. Zaczynamy od dragu, zobaczymy jak mi pójdzie. Oczywiście czekam na Honda S2000, to jest samochód, który bardzo mi się podoba, naprawdę. Oh yeah. Zobaczymy, co mój Nissan tutaj pokaże. Uwaga, uwaga. Ach! Oczywiście zmiana biegu fantastyczna. Ach. Trzeba mieć wyczucie tutaj, wiecie, to nie jest takie o... Tutaj jednak troszeczkę trzeba mieć więcej wyczucia. Trzeba wiedzieć, kiedy będzie zielone. Zanim będzie, no. O, tu będzie chyba skręcał. Udało się, dobra. Nitro, yeah! Nie mieli ze mną szans. Chociaż było trochę wąsko, tam bałem się, że mi wyjedzie zaraz trafik. Tak jak się to zdarzyło wcześniej. No, jakiś sprzątnął ten koleś, jednak trafika sprzed nosa. No, ale tym razem było całkiem spoko, więc nie ma problemu. I okrążenia. Pisaliście mi też, że samochody odblokowują się wraz z przejechaniem konkretnej ilości wyścigów, a nie wraz z zdobyciem punktów stylu. A punkty stylu są tylko do części wizualnych, z tego co zrozumiałem, tak? I startujemy. O, i tu mamy Suprę, mamy Hondę i Acurę, zdaje się. Nie biała to jest Acura, a Honda jest po... no fioletowa, można tak powiedzieć, chyba że to nie był fiolet. Nie, to był fiolet raczej. Wow! Mało brakowało. Dobra, pamiętamy, żeby też zdobywać punkty stylu, one też są ważne. Części wizualne by się przydały, a szczególnie nowe progi, nowe dokładki, czy nowe... nie wiem, całe zderzaki. Dobra. O, kurde, udało się ładnie wejść, nawet troszeczkę takim power slide'em. What the fuck? 6 okrążeń? My god. Ej, no nie, to mi się w tym NFS-ie nie podoba. Naprawdę, tego to nie lubię. No ale, tak jak wspomniałem to już w poprzednich odcinkach, niestety. W tej części mamy... dość ubogie te wyścigi, w sensie one się między sobą aż tak nie różnią. Musimy się zadowolić dość małą gamą tych takich rodzajów tras, że tak powiem. No ale to też jest ciekawe, bo to miasto jest ze sobą połączone w jakiś tam sposób. No tak też widziałem, że pisaliście o tej modyfikacji na jazdę dowolną, Need for Speed Underground 1, ale z tego co zrozumiałem, nic takiego nie ma. A to ciekawe, bo byłby po prostu taki mod, który usuwałby te wszystkie barierki i może by się udało przemieszczać, chociaż to jest sztuka dla sztuki, no bo co, właściwie nie możemy się wtedy ścigać, tylko to jest taka by była sama jazda, że jazda, prawda, no to takie jest. Moi drodzy, oficjalnie mówię, że w tej grze są uszkodzenia wizualne. Otarłem się kilka razy o ściany i zniknęły mi lusterka. Autentycznie, mój samochód jest teraz bardziej opływowy, lepiej przyspiesza od 0 do setki. Mam mocne nitro, właściwie mam słabe nitro, bo to jest dopiero takie pierwszego poziomu. Później jak się je ulepszy, ono też zmieni chyba dźwięk, z tego co pamiętam, i ten efekt rozmycia chyba będzie jakiś taki intensywniejszy. Nie jestem co do tego pewny, ale pewny jestem do tego, że naprawdę mało punktów stylu zdobyłem w tym wyścigu. Mimo że było tutaj 6 okrążeń i teraz właśnie jadę ostatnie, to on był dosyć krótki. To okrążenie, nie wiem ile mi tam zajmowało, ale było bardzo krótkie. Dobra, doganie mnie tam z tyłu dziad, muszę się chwilę skupić. Okej, chyba już się nic nie zdarzy. Nie, doszedłem. Znaczy dojechałem. Żeby nie było zaraz jakichś głupich sugestii. Dobra.
i odbieramy nagrodę. Jakiś magazyn, tak? Zobaczmy. Wow! No dobra. Nic do tuningu. Jedziemy. Wow! Tak! Zawody driftu, moi drodzy. Fantastycznie. Zobaczmy, jak mi pójdzie w 240 SX-ie, przepraszam. W ogóle jest taka kobieta. Ja cały czas zapominam jej nazwiska, ale jest kobieta, Polka, która driftuje właśnie Nissanem 200SX-em. Blecharczyk, czy jakoś tak, nie chcę przejęzyczyć, naprawdę. Ale bardzo, bardzo fajnie, że jest taka osoba. Jest to jedyna kobieta w Polsce licencjonowana drifterka. Ja się bardzo z tego cieszę, że właśnie są tego typu postacie, które nie tylko są takimi pozerami. Znaczy ona też może jest trochę pozerką, no wiadomo, no taka jest może domena ludzi popularnych bardziej. Ale chodzi o to, że robi coś, co może interesuje nas jako taką niszę odbiorców, którzy lubią po prostu motoryzację, lubią patrzeć, jak samochody palą kapcia, tak? W ogóle ja tak oglądałem kilka klipów z jej przejazdów i zastanawiałem się, dlaczego ta maska z przodu jest jakby z plastiku. Ona strasznie dygocze podczas tego driftu. I to mnie tak zastanawiało, dlaczego tak jest? Z czego zrobiona jest ta maska? Czy z jakichś kompozytów, czy po prostu z jakiegoś plastiku albo bardzo cienkiej blachy? Bo ona naprawdę skacze. Czy to jest spowodowane podmuchem powietrza, czy wagą tego materiału, czy czym tam, nie wiem. W każdym razie w sposób, w jaki ta kobieta driftuje, jest naprawdę fenomenalny. No. Zobaczyć taką kobietę za sterami driftującej maszyny praktycznie, bo to ciężko nazwać samochodem. To jest po prostu driftująca maszyna. To jest coś wspaniałego. W dodatku filmy o niej wyglądają w ten sposób. Najpierw pokazuje się zdjęcia jakieś tam w bieliźnie seksownej, a później drifting, no nie? Nie ma faceta, na którego by to nie działało tak na marginesie. Fajna sprawa. Fajnie, że nie tylko są gwiazdy, które śpiewają, czy nie śpiewają, to mnie w ogóle nie interesuje, ale też takie, można powiedzieć, gwiazdy, które są jakoś w Polsce powiązane z motoryzacją, co mnie bardzo cieszy. Oczywiście mężczyzny, znaczy nie wiem, jak to jest z mężczyznami, jeśli chodzi o drifting w Polsce, nie wiem, ile jest licencjonowanych facetów, czy kierowców, można powiedzieć. Ale podejrzewam, że też jest ich więcej niż oczywiście kobiet, która jest ponoć tylko jedna, jak na razie. Słabo idzie, ale zobaczcie. Mimo, że tam rozbiłem się na początku strasznie, to i tak jestem jak na razie pierwszy. I w ogóle nawet nie używam ręcznego. 200SX dosyć dobrze skręca, może nie tak raptownie jak Mazda MX-5, która wymiatała, jak to ktoś napisał śmiesznie w komentarzu. Słabo. Spróbujemy robić te drifty w ten sposób, że nie będę się bujał co chwilę na prostej, tylko będę starał się robić takie długie drifty przy większej prędkości, czyli będę się rozpędzał i próbował robić je bardziej dokładnie. Może mi to jakoś wyjdzie w końcu. Tak. Tutaj jest za dużo zakrętów. Co? Czemu mi to zabrało? To jest za dużo zakrętów, żeby można było się rozpędzić. Ale spróbujmy może z jeden taki zrobić ciekawy drift. Bo jeszcze jedno okrążenie nam zostało. O tak. Nie pykło. Nie wiem, to wężej złapać troszeczkę. Ale dobra, już w sumie nie muszę się aż tak bardzo starać punktami. Bardzo wyjechałem do przodu. Ktoś z was pisał odnośnie tego, abym właśnie jeździł te szybkie wyścigi i tam nabijał punkty stylu właśnie za drifting.
Ach, tutaj wystarczy leciutko dotknąć tej ściany i już się wszystko kasuje. Trochę mnie to irytuje, ale z drugiej strony tak jest zbudowana ta gra i trzeba to przyjąć do wiadomości. 12 tysięcy ponad punktów stylu, myślę, że to jest bardzo dużo, skoro w wyścigu zdobywamy, nawet jak się mocno staramy, takim wiecie, wyścigu na okrążenia czy sprincie, nawet jak się mocno staramy, 6 tysięcy punktów, a tutaj dwa razy tyle. No i 40 tysięcy prawie punktów stylu za fajny drifting właściwie, fajną zabawę. Zobaczmy, jaka będzie kolejna trasa tutaj. Jestem ciekawy. Bo w zasadzie chyba powinna być jakaś nowa. Oj, i tu może być... Oj, tu będzie ciekawie. I ta trasa również pojawiła się w Need for Speed Underground 2. Czy raczej powinienem mówić, że najpierw pojawiła się w Underground 1. No ale, że ja nagrywałem na swój kanał dwójkę najpierw, no to mówię, że była po prostu w O, tutaj tak, to się... fajnie jedzie, tutaj można... ładnie naprawdę te drifty porobić, bardzo takie równe. Jak mi to wyjdzie? Nie wiem. Nie mówię, że dobrze, ale postaram się jakoś to po ludzku zrobić jak najlepiej. Dobra, rozpędzamy się, tak jak mówiłem. O, za szybko. Ach, cholera, nie wyszło mi. Powinienem inaczej troszeczkę podejść do zakrętu. Dobra, i... No nawet, ale nie było 20 tysięcy, więc trochę lipa. Too slow. No dobra, to rozpędzimy się teraz, zobaczymy jak pójdzie. Tutaj się liczy też kąt, no nie? On jest bardzo ważny. Jeszcze jedno okrążenie zostało, to jeszcze raz spróbuję się rozpędzić i zrobić jakiś duży kąt na ręczny. Wtedy się sporo punktów powinno zdobyć. Okej. Okay. Ja można powiedzieć, że z wami tutaj ćwiczę drifting w tej grze, a on naprawdę jest bardzo tutaj przyjemny. Oj, teraz przesterowałem. To się rzadko zdarza tutaj, że samochody tak dobrze skręcają. Dobra. Teraz chwila skupienia. No oczywiście, zajebiście. Nie wiem jak tutaj dobrze wejść. Tu trzeba... Też za szybko nie można jechać, czy coś? Chciałbym to jeszcze ogarnąć sobie sam dla siebie. Ostatnie okrążenie. Mam nadzieję, że jeszcze jeden wyścig będzie, chociaż... Chyba udało się dociągnąć tego ostatniego drifta. Zaraz zobaczymy, co się stało. No... Pablo, o nie. Fuel injection, turbo, brake, drift lag 5 odblokował się. Szkoda, bo chciałbym jeszcze raz sobie przejechać, znaczy pojechać jeszcze jakiś drifting, no ale dobra. Skoro nie ma, to trudno. Odblokowały nam się części tu tuningu osiągów. System w trysku, nie, to jest chyba system w trysku albo komputer pokładowy sterujący właśnie wtryskiem paliwowym. Tu mamy turbo. Teraz naprawdę ten samochód powinien nieźle się zbierać. Hamulce, poziom drugi, świetnie. No jeszcze nie mamy tutaj ulepszenia nitra, ciągle nitro mamy na poziomie pierwszym. Samochody jakieś nowe? Nie, tutaj nic nie ma ciekawego, właściwie nie ma nic nowego. Ale, co tu jeszcze mamy? No winyle, to nas nie interesuje, niech zostanie taki styl jaki jest. Ale tu mamy już drift, mamy sprint i mamy knockout. Pojedziemy sobie najpierw drift, bo chcę jeszcze właśnie przetestować tą moją taktykę chodzenia pod dużym kątem. Chociaż ten wyścig nie będzie, czy raczej tor, nie będzie aż taki ciekawy tutaj. No, ale zobaczymy. Oh, fuck. Pierdziele, ale teraz buta ma skubany. Zapomniałem, że ja tutaj wsadziłem przecież lepsze części, zgadza się? Wow.
Kurde, ale teraz daje ładnie. Naprawdę nie muszę się aż tak bardzo starać jak przed chwilą. Driftuje się o niebo lepiej. Chociaż oczywiście mogłoby być lepiej, gdybym jeszcze sobie sam poćwiczył. Bo to jest inaczej jednak, jak się nagrywa, jak się rozmawia i stara się, wiecie, uzupełnić ten film o komentarz, a inaczej jak się gra samemu, może się w 100% skupić na jeździe, na konkretnym driftingu, a wtedy jedzie się oczywiście lepiej. Ach, niż tak. Dobra. Lipa. Dobra. Dobra, i tu spróbuję się rozpędzić i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Tak, rozpędzam się, tu macham już dupą i ściana. Ciężko jest naprawdę wyrobić, tu trzeba mieć, nie wiem, co w tym samochodzie włożone, żeby można było wyrobić na tym zakręcie. Naprawdę, jest ciężko. Okej, to będzie przedostatnie okrążenie. Ech, lipa. O, teraz ładny kąt mi nawet wyszedł. Użyłem ręcznego. Patrzcie, wow! To było dobre, to mi się podobało. Mimo, że zniszczyłem totalnie ten drift na końcu, to jednak kąt, pod jakim wchodziłem właśnie w tego drifta, był świetny. Dobra, to spróbujemy teraz tutaj, zobaczymy. I ręczny. Punktów mało, ale wyglądało to ciekawie. O kurde, udało się. 159 tysięcy punktów. Yeah! Dobra, dociągnę go. Ale tak średnio mi wyszło, nie jestem też zadowolony z tego przejazdu. Te trasy są trochę kanciate, ale oczywiście mogło pójść mi lepiej. Mamy jakąś nagrodę, pewnie to będzie, co to będzie. To mnie w ogóle nie interesuje, a wolę jakieś części tuningowe, cokolwiek. Dobra, pojedziemy sprint, knockout zostawimy sobie na koniec. To są po prostu trzy okrążenia i tyle. Ale tam widziałem, że też jakaś ciekawa trasa, chyba przez rondo. A, zaraz zobaczymy. Teraz mamy sprint. Zobaczymy, ile mój 240 SX wyciągnie. Mamy tutaj Acurę. Mamy... co jeszcze mamy? Laskę. Mamy Eclipse'a. O, właśnie! Zobaczcie sobie ten body kit. On jest również w Need for Speed World. Tylko, że tutaj jest trochę bardziej kanciaty, rzecz jasna. Ale ja Eclipse'a będę musiał mieć i będę musiał mieć ten właśnie body kit. Tutaj chyba był jakiś skrót z tego, co ja kojarzę, albo i nie. Nie wiem. Jedziemy przez... O kurde, teraz to się jedzie dopiero. A to jeszcze nie jest maksymalny tuning. A już tą prędkość dużo lepiej się czuję tutaj. Ten w ogóle stuningowany byle jak. Dobra, jedziemy normalnie, bo ten skrót się tutaj w ogóle nie opłaca, jak wiemy. Tam jest bardzo ślisko na tej trawie. Ależ Eclipse zapieprza. Mam nadzieję, że będę mógł włożyć tutaj ten piękny, poszerzający body kit, że jakoś go... What the fuck? Co to było? Ej, ja nie wiem, co się stało. Co to jeszcze tu pojechało? Supra chyba. No, ale już powiem wam, że poziom trudności jest wyższy, jak widzicie. Nawet droga potrafi mnie zaatakować. Ja pierdzielę. Zobaczymy, czy... Nie, no raczej podgonić to nie ma szans. Ale nie będę się poddawał. Może jeszcze coś z tego będzie. Pamiętajcie, że jeszcze mam nitro w zanadrzu. Niewiele ono dało. Ale jeszcze kilka zakrętów przed nami. Może uda się coś tam jeszcze zdziałać. No nie. Kurde, ale buja. Ło, co tam się stało? Nie wiem, nawet nie chcę patrzeć. Chcę to wygrać jakoś. O! Nie mam nitra, nie mam nic! Jak on skręca? Kurde, nie, powtarzam to. Masakra. Jak on wyminął tego trafika? Nagle tak sędzi. Co za dziad. Podoba mi się, jak startuje ten Eclipse. Wraz w nitro. Trzeba go znokautować. Ty dziadu.
Dobra, i zostali z tyłu. Teraz tylko utrzymać pozycję pierwszą. Naprawdę ten 240SX-em troszeczkę rzuca, wiecie. I dziwnie się bardzo zachował na tym wyskoku, co mi się nie spodobało. No jednak takie coś mi się nie zdarzyło jeszcze. Ale to być może ta prędkość, wiecie o co chodzi. Nie, spadł, a ja tu teraz prowadzę. Pojadę jeszcze raz z tym skrótem i zobaczymy, czy sytuacja się powtórzy. Jak poprzednio. Rower, ale rzuca, naprawdę. Przy wyjściu z zakrętu trzeba sporo kontrolować. Łej. Dobrze, że ten tramwaj mnie tutaj nie zgniótł. Pięknie. Dobra, są. Gdzieś tam się porozwalali, są zaraz za mną. Fuck. Nie jest najlepiej, ale nie chciałem tutaj ostro hamować. Naprawdę ściany przy zderzeniu w Undergroundzie nie zabierają aż tak dużo prędkości i spokojnie można się nawet o nie rozbić. Nie opłaca się tutaj hamować. Po pierwsze, te hamulce w tych samochodach są jakieś bardzo słabe i gdy się naciśnie hamulec, to samochód po prostu zaczyna driftować albo robić power slide. W każdym razie dojeżdżam już powoli do mety. Tym razem poszło mi znacznie lepiej. Chyba nie jechaliśmy jeszcze tego wyścigu w takim układzie. Oczywiście wszystkie te miejsca znamy bardzo dobrze. No bo cały czas się one pojawiają. No i został nam właściwie jeszcze tylko knockout. Prawdopodobnie będzie to jakaś króciutka trasa. Odblokowaliśmy Toyotę Celicę. Zobaczmy. Proszę bardzo, jest Toyota? Czy ty jesteś Toyota? Tak wygląda, Toyota 2002 rocznik. nie chcę jej. Nie chcę jej dlatego, że nie podoba mi się z wyglądu, a poza tym ma napęd naprzód. Jedziemy knockout. Ostatni dzisiaj wyścig. Piękny skyline. Dobra. No dawaj laska, startuj. Znowu Eclipse, ale tym razem bez bodykita. I 240SX, zupełnie jak ja, tylko że trochę inny tuning. Jest, zobaczcie, wszystkich biorę ładnie. Dobra, pamiętamy, żeby nie być na końcu stawki przy końcu okrążenia. I będzie dobrze. Yeah! Dawajcie punkty, głupie trafiki. Jop, nie... Ach, nie odbierajcie, tylko dawajcie. Eclipse ładnie wyprzedził, muszę go mieć, naprawdę muszę go mieć w tej grze, tak samo jak miałem w Undergroundzie 2. Specjalnie nie pojechałem tam tym skrótem, bo nie lubię, naprawdę te samochody jakoś dziwnie tutaj podskakują. What the fuck, ale mnie zmylił. Te samochody dziwnie tutaj podskakują i zdarza się, że naprawdę są problemy, żeby później jakby wyprowadzić na prostą wóz, wykontrolować go i w ogóle. Przypomina lądowanie jakimś samolotem, chociaż nigdy tego nie robiłem. No, jak? Co to było w ogóle? Już zaczynają dziwnie skręcać, już zaczynają oszukiwać cholerne oponenty. Boty pieprzone. Dobra, jeden już wywalony. Kurde. Uwaga! Kurde, zmieściłem się. Świetnie. Dobra. Wow, fajnie się odbiłem od tej ściany, dzięki temu ominąłem trafika. O, no co, znowu się, o jakieś, nie wiem co tam było, zawsze w tym miejscu jakoś się wybijam, a wcześniej w ogóle, o, rozbił się ten Eclipse, co jechał za mną. Wybijam się tam właśnie Mazdą MX-5, tylko tam to by jeszcze tragicznie wyglądało, bo ten 240 jakoś przejechał jeszcze, a miata, która tam nie wymiatała, po prostu jakoś się obkręcała na dach i tyle. Strzelała focha po prostu. Na szczęście Nissanek się tutaj lepiej zachowuje, chociaż brakuje mi w nim szerokiego bodykitu. No wiadomo, to jeszcze nie jest koniec gry, gdzie właściwie możemy sobie wykokić totalnie samochód. Więc no cóż,
Co do bodykitu jeszcze mogę się oblizać. O, kurde, znowu na to wjechałem. Boję się tego, bo naprawdę czasami można tyle stracić, jak mógłbym jeszcze przez to przegrać właśnie wyścig. To jest najgorsze. Dobra. O kurde, mało brakowało. Nieźle, udało się. 240SX dał radę. Eclipse był, o, 240SX był też za mną. Yeah. Co to było? Sidski, aha, progi. Poziomu drugiego się odblokowały. Zdaje się. Tak, mamy jakieś nowe progi. Ja wiem, te zainstaluję. No i w zasadzie tyle, moi drodzy. Odblokowaliśmy sobie nową część tuningową. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj w Need for Speed Underground 1. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.